Czego boi się Władimir Putin? O tym m.in. porozmawiam z Krystyną Kurcza-Bredlich, autorką książki Wowa Wołodia Władimir. Tajemnice Rosji Putina. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy Władimir Putin w tej chwili jest najbardziej przestraszonym prezydentem na świecie? Świetne pytanie. Czego się boi Władimir Putin? Władimir Putin nie boi się NATO ani kolektywnego zachodu. Władimir Putin boi się Rosjan. Następne pytanie. Czego boją się Rosjanie? Rosjanie boją się Władimira Putina. I tak siedzą sobie w tym bunkrze strachu, o którym ja już dawno pisałam, że Rosjanie rodzą się z chromosomem strachu. Bo to jest strach od pokoleń. W mym... Skutecznie podsycany. Skutecznie podsycany od, od, od czasu mongołów, przez carów, przez terror, bezustanny terror, jakiemu jest tam poddana jednostka. Jednostka jako taka, nie ma prawa podmiotowości nigdy nigdy po dzisiejszy dzień a tak jak strasznie jest w tej chwili w dzisiejszej Rosji tego sobie nawet nie możemy wyobrazić Władimir Putin wie jak skutecznie uprzykrzyć życie swoim obywatelom ale wracając do jego lęków i obaw pani redaktor to jakie dokładnie teraz są te jego lęki i co świadczy o tym że tych lęków może być sporo No tak jak powiedziałam Władimir Putin boi się Rosjan czego Najjaskrawszym dowodem jest odwołanie wielkiego, wielkiego marszu, który zwykle przechodzi 9 maja, w dzień zwycięstwa Związku Radzieckiego nad faszystowskimi Niemcami. Jest to marsz tak zwanego Nieśmiertelnego Pułku, który to marsz właściwie wymyślił Putin. On przejął go od opozycji, ale wszystko jedno. Na czym ten marsz polega? Na tym, że wszyscy... Mu, wszyscy żyjący dzisiaj wychodzili z portretami swoich przodków biorących udział w wojnie, wychodzili na ulicę i to się nazywał Nie, Nieśmiertelny Pułk. I ten marsz przechodził przez ulice Moskwy, przez ulice wszystkich tam miast. I oczywiście Rosjanie ze swoim poczuciem humoru nazywali go marszem z dziadkiem na patyku. I, Wszyscy tam krzyczeli, spasiba, dziedu, za pabiedu, to znaczy dziękuję dziadkowi za, za, y, za zwycięstwo. A w tej chwili Rosjanie to przemienili na spasiba synu za maszynu", to znaczy dziękuję synowi za samochód, dlatego że w telewizji rosyjskiej, jedynej jaka istnieje, pamiętajmy, że tam nie ma żadnej opozycyjnej telewizji, że od 22 lat Telewizja i wszystkie media są absolutnie podporządkowane Putinowi, więc pokazywali tam od czasu do czasu, jak za śmierć, za poległego na wojnie ukraińskiej w Ukrainie, e, która oczywiście nie jest wojną, tylko operacją specjalną, e, nazwaną przez Putina, jak za poległego syna rodzice dostają takie odszkodowanie, że mogą sobie kupić wymarzony samochód. Zdajmy sobie sprawę z tego. Kim są ci rodzice, którzy pozwalają się w ten sposób y, pokazać w telewizji rodakom? To znaczy, że oni są przekonani o racji tej wojny, że ich syn poległ za obronę i ojczyzny. I racji Władimira Putina. I racji Władimira Putina. Więc Putin boi się do tego stopnia swoich rodaków, że po raz pierwszy ten marsz. Zostaje odwołany. Odbędzie się tylko, oczywiście, wielka parada na Placu Czerwonym, bo tego nie może nie być. Putin może znowu wygłosić swoją mowę, wspaniałą w imieniu zawsze ojczyzny zawsze wojującej w swojej obronie. Przecież zapamiętajmy, że Związek Radziecki ani Rosja nigdy nie napadają, zawsze się bronią. I teraz też powie, że się bronią, tak jak Ławrow mówił przed chwilą. Tutaj było wspomniane, Ławrow mówił, prawda, że Rosja broni się przed NATO, które weszło na teren Ukrainy. Oczywiście jest to pozbawione logiki absolutnej, ale. Ale będzie to propagandowa narracja? Jest, po prostu. jest absolutnie jest. To jest główna narracja, że Rosja broni się przed NATO, które to NATO usiłowało na terenie Ukrainy na przykład skonstruować nową bombę atomową o innych różnych bzdurach, które już są tak apokaliptyczne, że aż wstyd je powtarzać. Niemniej tylko nakreślę, na czym polega bzdurność tej propagandy, że na przykład zostają ze Stanów Zjednoczonych bodajże eksportowane. Jaj, 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 jajniki, czy po prostu jajeczka kobiet, które mają być zapłodniane przez spermę Ukraińców i w ten sposób powstanie nowa generacja Ukraińców. Pani redaktor, Rosja, Rosjanie kupują tę historię? Y, o to chodzi, że Rosjanie, jeśli jej nie kupują, to udają, że kupują. Może udają sami przed sobą, bo istnieje przecież coś takiego jak komfort wewnętrzny, prawda? Więc ja nie mogę mówić, że ja temu nie wierzę, bo jeżeli ja temu nie wierzę, to będę wrogiem mojej ojczyzny, tak jak mówi Putin, że jeżeli ktoś nie jest zgodny, jeżeli coś nie jest zgodne z prawdą Kremla, to jest wrogie. Znamy to z własnego podwórka. Jeżeli coś nie jest zgodne z y, narracją rządzących, natychmiast staje się narracją wrogą. Rosjanie się tego bardzo boją i y, najprawdopodobniej udając powszechną obojętność wobec wojny, y, wmawiają sobie, że to, co słyszą, musi być prawdą, no bo jeżeli nie jest prawdą, to kim ja jestem? Jestem zbrodniarzem, który morduje ukraińskie dzieci, który morduje... Podświadomie wolą siebie nawet okłamywać, prawda? Żeby ja dopuszczać tej prawdy. Sądzę, ta, ja, ja z tym miałam do czynienia już podczas wojen czeczeńskich, kiedy y, moja serdeczna przyjaciółka, sąsiadka, Rosjanka, pyta mnie, a po co ty tam jeździsz? Poprawdę, jaka prawda, prawdę masz w telewizorze, więc, ale ona mówiła to z przekonaniem. To nie było, że ona, ona po prostu tak sobie wmówiła, że to, co przekazuje telewizor, jest prawdą. To wierzyła w to, że w to wierzyła i potem z trudem wierzyła w to, co ja jej mówiłam, z wielkim trudem. Panie redaktor, jeżeli chodzi o wiarę Rosjan, czy Rosjanie wierzą też w ten kult władcy? Bo ostatnio w telewizji propagandowej rosyjskiej można było obserwować takie materiały, chociażby na antenie Russia 1, że Władimir Putin odwiedza te podbite terytoria, że sam jedzie samochodem pomimo tego, że mogą być tam miny i może narażać na siebie na niebezpieczeństwo. Promują właśnie taki kult władcy niezwyciężonego, niestrudzonego. Rosjanie też w to wierzą, w, tą, w tę historyjkę, którą sprzedaje im się. W ja myślę, że mediach. Rosjanie in gremio są tak straszliwie znudzeni Putinem, że im jest wszystko jedno co Putin robi naprawdę. I y, jak Rosjanie na to reagują. Od 22 roku wzrost alkoholizmu jest z 9 litrów czystego spirytusu na głowę do 14,5 litra na głowę. I y, 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 więc Rosjanom naprawdę zaczyna być już wszystko obojętne i Czego dowodem jest niesłychany wzrost alkoholizmu. Poza tym Rosjanie mają swoje problemy. Rosjanie są na przykład jeśli idzie o rozprzestrzenienie się HIV, są czwartym co do końca od końca państwem, które broni się przed tą ogromną plagą. Ta plaga, ogromną nieszczęściem, które się szerzy naprawdę w niektórych guberniach bardzo. I y, Rosja przestała sprowadzać nowoczesne leki, a z, dlatego, że nie ma pieniędzy, no bo ma, musi mieć pieniądze na wojnę. Rosjanie, Rosjanom się żyje coraz gorzej. Nie zapominajmy, że już do wybuchu wojny y, liczba osób żyjących poniżej progu nędzy to było 20 parę milionów oficjalnie. A ile nieoficjalnie, tego nie wiem że 23 miliony gospodarstw rosyjskich nie mają kanalizacji. Z tego, co mówi statystyka, a czego nie mówi, tego też nie wiem. Więc Rosjanie mają swoje problemy bytowe coraz większe. I Rosjanie wprawdzie przywykli do tego, że władzy nakichać na Rosjan. Zawsze się, zawsze mi powtarzali, że władzy potrzebna jest Rosja bez Rosjan. I to jest, oni są już tak przekonani o tym, że są zupełnie nieważni, od pokoleń, że w tej chwili tylko się w tym upewniają. I o ile Putin zamyka się w swojej bańce informacyjnej i nie dopuszcza ciągle jeszcze do swojej świadomości tego, co naprawdę się dzieje w Ukrainie, i wbrew naciskom swoich najbliższych oficerów, nawet ministra obrony Szojgu, cały czas chce prowadzić dalej ofensywę. Ja tutaj nie będę wchodziła w szczegóły militarne, ale robi coś, co jest niezgodne z zaleceniami jego sztabu. Więc do jakiego stopnia jest oderwany, to widać. Putin żyje w swoim bunkrze, Rosjanie żyją w swoim bunkrze, wielkim bunkrze strachu. A jak mają się nie bać, jeżeli już w marcu 22 roku został wprowadzony... Została wprowadzona ustawa o y, karaniu za fejki y, 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 związane z armią rosyjską. To znaczy, cokolwiek powiesz złego o armii rosyjskiej na Ukrainie grozi ci 10 do 15 lat. Pierwszym takim, pierwszą taką ofiarą był radny y, radny dzielnicy moskiewskiej, y, który Gorinow, który już w lut w marcu. Przygotowując cały plan, plan działania na, na, na najbliższą przyszłość, powiedział, że nie będą urządzać żadnych świąt, nie będą urządzać na przykład Dzień Dziecka wtedy, kiedy ich wojsko zabija dzieci na Ukrainie i zarządził minutę ciszy dla poległych, w imię poległych Ukraińców. W ciągu pięciu dni skazano go na 7 lat łagru. Jego a czym są łagry, doskonale wiemy? Nie, nie wiemy. Nie wiemy, nam się tylko wydaje, że wiemy. Kara Murza, o którym zaraz powiem, który został skazany na 25 lat, wielki, wielki działacz, ale o nim zaraz powiem, został skazany na 25 lat, a przez rok pobytu w areszcie schudł 17 kilo. Aleksiej Nawalny w tej chwili jest chodzącym szkieletem po dwóch latach pobytu w, w łagrach. Tam się specjalnie zaraża ludzi chorobami, takimi jak HIV, takimi jak gruźlica, po to, żeby tracili zdrowie i zupełnie się ich nie leczy. Ale nie będę się w to wdawać. Powiem, że my nie mamy pojęcia o warunkach, o potwornych warunkach, w jakich siedzą więźniowie w Rosji czy w Białorusi, ale wracając do strachu przed Putinem. Ros Putin jak tylko wstąpił na, na tron kremlowski, co doskonale pamiętam. Y Reanimował coś takiego jak anonimy, to znaczy wszczynanie procesu na podstawie anonimów. To był rok 2020, 2002, czy nawet 2000. Taka ustawa wyszła w 2001, pamiętam, bo byłam przy tym. A w tej chwili rozprzestrzeniły się donosy do tego stopnia, że na przykład policjanta Moskiewskiego. Kłakowa. 19 kwietnia, więc parę dni temu, skazano na 5 lat łagru za to, że na skutek donosu jego kolegi, który podsłuchiwał jego rozmowy z przyjacielem ukraińcem, który uciekł do Niemiec. I, I To donosicielstwo że... się po prostu szerzyło. Ten, że policjant ośmielił się w tych telefonach, w tych rozmowach mówić, że nasza armia przegrywa, że tam, że w Ukrainie nie ma żadnego faszyzmu, że to nieprawda, że zabijamy cywilów i że rujnujemy całą infrastrukturę. Jak to się mówi po prostu, burzymy, rujnujemy domy Ukraińców i to wystarczyło, żeby został skazany. Nas na podstawie także donosu zostaje w tej chwili prześladowana między innymi Achidziakowa, wielka, wielka aktorka, 85-letnia, rosyjska, którą. Ludzie mojego wieku pamiętają z moich lat, pamiętają ze znakomitych filmów epoki Jeszcze komunizmu, w których ona występowała. Prześmiewczych w stosunku. Wtedy już za Gorbaczowa można było takie filmy kręcić. Po prostu prześmiewczych, ale znakomita aktorka zostaje wyrzucona z teatru, zostają wyrzuceni dyrektorzy teatru i, i tak dalej. I lista tych donosów jest ogromnie długa. Czyli jest to teraz prawdziwa plaga to donosicielstwo w Rosji. Ta plaga zawsze istniała, szczególnie przy Putinie, z tym że w tej chwili ona zostaje nagradzana, dlatego że ten kto donosi, dostaje swoją nagrodę. Więc to nie jest tak, że donoszą tylko po prostu, że chcą komuś zaszkodzić, chcą sobie zrobić bardzo bardzo dobrze. A mówiłam o Władimirze Karamurza dlatego, że po pierwsze, kto to jest, jest to człowiek, który w tej chwili ma chyba 50 lat. Pamiętam go doskonale jako pomocnika Borysa Niemcowa. W początku lat 2000, a jeszcze wcześniej w latach 90 oni założyli wspólnie, wspólnie organizację która broniła prawdy. R wszystko jedno. W każdym razie bardzo prodemokratyczną organizację. Ten, że Władimir Karamurza, włada wieloma językami, był bardzo długo w Stanach Zjednoczonych i z tych Stanów Zjednoczonych mimo w tej chwili, to znaczy w ostatnich latach, mimo y namówień, nalegań ze strony władz, aby nie wrócił, wrócił. I tak jak w przypadku Borysa Niemcowa, tak i w przypadku Karamurzy, co ja widzę? Widzę nienawiść Putina do ludzi odważnych. Nie zapominajmy, że jedną z głównych cech Władimira Putina jest potworne tchórzostwo. Wszystkie te manifestacje jego wielkiej męskości, jego latanie na odrzucowcach i tak dalej, zawsze było pilotowane bardzo niewidocznie przez Siły, które go ochraniały i to, czego on nie znosi, to bohaterstwa. A Karamurza wrócił z Zachodu, gdzie w Stanach Zjednoczonych, w, w Szwajcarii, za granicą, mówił o tych przestępstwach Putina w stosunku do narodu, jakie on popełnia i szczególnie mówił, występował przeciwko wojnie. I wrócił, wrócił właściwie wiedząc, że będzie aresztowany, że będzie więziony. Oczywiście nie przypuszczał, że zostanie skazany na 25 lat takich wyroków nie było od czasów 30 Wielkiego Terroru Czyli w Kara za olbrzymią odwagę, tak jak pani powiedziała, Władimir Putin boi się właśnie wracając do tych lęków, także właśnie ludzi. Władimir Putin odważnych. w tej chwili wraca do czasów wczesnego Stalina, czasów Wielkiego Terroru. W tej chwili młodzież w kawiarni Petersburskiej zostaje zatrzymana, nie wiem czy aresztowana to było kilka miesięcy temu w lecie kiedy y, dlatego że rozmawiała dość frywolnie na temat wojny w Ukrainie. Więc y, społeczeństwo jest znowu sparaliżowane strachem, tak jak dotychczas nie było. Ten strach narastał od, od początków Putina y, w miarę y, manifestacji przeciwko Putinowi. Y, te kary narastały. Najpierw to był tylko areszt, dwa tygodnie, potem dwa miesiące. Potem po 2011 roku, kiedy setkami tysięcy Rosjanie wychodzili w proteście przeciwko ponownemu wyborowi Putina, te kary zaczęły być już sześcio-siedmioletnie, ale tak potwornych kar jak teraz nie było. Więc Putin już zupełnie, można powiedzieć, oszalał i, i w Oszalał przed własnym społeczeństwem. Oszalał i e, karze swoich obywateli, karze Rosjan, ale skoro powiedziała Pani o tym szaleństwie, przecież docierały różne jakieś spekulacje czy informacje medialne o tych atakach, paniki samego Władimira Putina, o tym, że przerażony leża, leżał gdzieś w kącie w swoim e, e, pałacu. Rzeczywiście Putin może być do tego stopnia właśnie też sam e, przerażony, że ten lęk może go tak bardzo opanowywać. Wie pani, ja y, oczywiście bardzo chętnie bym wierzyła w te wszystkie doniesienia. Wcale nie twierdzę, że nie są prawdziwe, ale my naprawdę nie możemy wiedzieć, w którym momencie y, stan negatywny, zły stan zdrowia Putina jest prawdą, a kiedy jest manifestacją jego złego stanu, po to, żeby sprowokować y, właśnie nadzieję Zachodu, że y, Putina diabli wezmą niedługo. Że coś się może zmienić. Że coś się może zmienić. Mówi się często o jego sobowtórach. Jestem przekonana, że tacy istnieją, tam, gdzie on się szczególnie odważnie pojawia, myślę, że to są jego właśnie sobowtóry. Ja do dziś nie mogę uwierzyć, że, potra że można nie tylko naśladować tak znakomicie wygląd, ale także i głos. No Niemniej jest to prawdą. I tam, gdzie Putin wchodzi między ludzi i tak dalej, ja jestem bardzo przekonana, że to nie on. Ale szczególnie, nie ma... szczególnie pani redaktor, kiedy widzimy, kiedy on spotyka się z różnymi władcami, czy z dowódcami, gdzie dzieli ich gigantyczny stół. Putin przecież boi się chorób. Jak miałby sam wchodzić między ludzi, ewentualnie jeździć na poligon? Nigdy nie wchodził między ludzi. Wchodzili zawsze Gorbaczow. Jelcyn, czego byłam świadkiem, absolutnie nie bali się ludzi, ich ochroniarze dostawali szału, a Putin nigdy, w momencie kiedy Putin nastał z 50-osobowej ochrony Jelcyna, y, zrobiła się 500-osobowa ochrona Putina. Putin stworzył własną gwardię narodową, która ma bronić jego interesów i która w tej chwili jest właściwie władzą nie tylko wojskową, ale i policyjną. Rosja Putina to Rosja pełna lęków, można tak powiedzieć, a wracając do tych lęków właśnie Władimira Putina, czy on w tym momencie może bać się zamachu, przewrotu pałacowego? Czy to jest coś, co może spędzać mu sens powiek? No ma wszelkie powody ku temu, dlatego że nie będę tutaj wymieniała nazwisk, bo one nie są znane nam, ale nawet w jego najbliższym otoczeniu, tak jak powiedziałam, w otoczeniu jego generalicji bardzo wiele osób jest przeciwko niemu, ale z dwóch przyczyn. Jedni chcieliby, żeby zaostrzył wojnę i twierdzą, że jest jeszcze za łagodny, że trzeba bombardować Kijów i tak dalej. To są jastrzębie, ale są także inni, którzy twierdzą, że należy po prostu wojnę zakończyć ze względu na dobro Rosjan. A co to jest dobro Rosjan? Dobro Rosjan to jest y, zupełnie in, y, dobro y, władzy rosyjskiej. Chodzi o to, żeby ta władza zupełnie nie y, upadła, ale o Rosjan najmniej im chodzi, bo na przykład nie dopuszcza się do świadomości Rosjan, do wiadomości Rosjan liczby poległych w tej chwili już na wojnie w Ukrainie. Fotograf, który, y, którego zajęciem było między innymi fotografowanie cmentarzy, który zajął się także y, fotografowaniem Nagrobków tych, którzy polegli na wojnie, bardzo skromnych nagrobków, takich, żeby nie były widoczne bardzo często, został oskarżony o zdradę tajemnicy państwowej. I nie zapominajmy, że w, po 2014 roku, po pierwszej agresji, to nie tylko ofiary rosyjskie tej wojny, tam na na terenach Ukrainy, już palono w przenośnych krematoriach, topiono w, w kopalniach ukraińskich, ale chowano je pod osłoną nocy. Nie wolno było rodzinie mówić, zdradzać, że ktoś z jej rodziny poległ, więc pogrzeby odbywały się przy świetle reflektorów. Za co? Za tajemnicę, za dochowanie tajemnicy dostawały te rodziny bardzo często jakieś wynagrodzenie. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, jak ta władza podchodzi do ludzi i jaka ona jest. Dzisiaj tak samo nie wolno. Nie ma takiej możliwości, żeby Rosjanie dowiedzieli się naprawdę, ilu ich poległo na wojnie w Ukrainie. Te informacje, Pani redaktor, rzeczywiście są skutecznie ukrywane, bo to byłoby nie w smak też samemu Władimirowi Putinowi i samej też propagandzie, która przekazuje zupełnie inne historie. Putin jest skupiony tylko na wojnie. Putina Rosjanie jak nie obchodzili, ale na wojnie, udawać... Na wojnie, Panie redaktor, i przede wszystkim na samym sobie i na swojej władzy. Podsumowując naszą rozmowę, co z przyszłością Rosji? Czy Rosja może... W jaki sposób rozpaść się, tak jak kiedyś ZSRR? Jak pani prognozuje? Co może się wydarzyć? Nie jestem politologiem, naprawdę. Są... Ale zna, pan, zna pani Rosję i Rosjan bardzo dobrze. Ja obserwuję, tak jak i wszyscy, że republiki rosyjskie, szczególnie środkowoazjatyckie, na przykład Kazachstan, bardzo chętnie manifestują niechęć do wojny. I do Kazachstanu uciekło bardzo wielu y, tych, którzy przed mobilizacją uciekają, że y, te republiki bardzo prawdopodobnie chętnie oddzieliłyby się, spod, wyszłyby spod władzy Kremla. I y, ludzie, którzy y, uciekają przed mobilizacją, uciekają właśnie do tych republik. A propos mobilizacji i... Tego, czego się boi Putin, w tej chwili jest nowa fala mobilizacji. Mobilizuje się studentów, którzy zawsze byli chronieni przed wojną, ale już nie przez dostarczanie, tak jak to było dotychczas, y, pawiestki, to znaczy wiadomości o konieczności pojawienia się w wojenkomacie, y, tylko przez umieszczenie y, nazwiska w nie, ogólnorosyjskim y, spisie informacyjnym w, na portalach i okazuje się, że każdy ma swój portal, czyli każdy ma swój profil na tym portalu, więc powstał taki właściwie cyfrowy gułak w tej chwili i ci możesz nie dostać do Te wezwania do ręki. mają być rzeczywiście panie redaktor możesz... teraz internetowe wcześniej można było na przykład nie dostać do ręki tego wezwania i jakoś wymigać się od tego, a teraz już niestety nie można nie i zmiana nastawienia Rosjan do wojny zmieniła się bardzo na skutek mobilizacji pierwszej i tej mobilizacji yy, obecnej. No myśmy się tak, panie prezydencie, nie umawiali. Wojna ma być gdzieś tam, mają ginąć jacyś, ale nie nasi synowie. Pytanie, jak Rosjanie dalej będą na to wszystko reagować, ale to już temat na inną dyskusję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krystyna Kurcza-Bredlich, autorka książki Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji i Putina. I pierwszej książki o Rosji, Pandrioszka, w której dużo pisze o strachu Rosjan przed władzą. A ten strach jest rzeczywiście bardzo duży. Raz jeszcze dziękuję pani redaktor.